Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Ej, ty. Zabierz mnie do... wioski Silbach. Ale rzeczywiście. Ej, ty. Co słychać? Od tej cholernej pogody przemokły mi buty. Hej! Pokaż mi swoje towary. Hej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie.
chwila. Pohandlujmy. Chwila. Pohandlujmy. Ej, ty. Rozumiem. Rozumiem.
Ej, ty. Pohandlujmy. Pokaż mi swoje towary.
Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Jest coś jeszcze do zrobienia? Gnój przerzucać umiesz? Nie znalazłbyś dla mnie czegoś innego? Z wami to zawsze problemy. Pasterz o imieniu Otto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Powiedz, że cię przysyłam. Zrób, o co cię poprosi i wróć do mnie. Gdzie znajdę Otto? Na co dzień kręci się w pobliżu stodoły po drugiej stronie placu. Wygląda jak duża chata z zagrodą. Tyle mi wystarczy. Wrócę niedługo. Hej! Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co wiesz o tym zaginionym wartowniku? O Hendriku? Jakiś tydzień temu poszedł za potrzebą w stronę lasu i zaginął bez wieści. Cały czas narzekał na tutejszą gorzałkę, więc wszyscy myśleli, że poszedł się urżnąć do miasta. Ale gdy nie wrócił następnego dnia, rozpoczęliśmy poszukiwania, no i wczoraj go znaleźliśmy. Dopadły go jakieś dzikie bestie. Ślady po kłach na jego ciele były głębokie i olbrzymie. W życiu nie widziałem czegoś podobnego. Jak leci? Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu kufli i szorowaniu podłogi. Ej, ty! Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Jak leci? Nie sądziłam, że ludzie na Archolos będą tak nieprzychylni. Co chwila ktoś ma do mnie o coś pretensje. Ej, ty! Hej! Thank you.
Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Hej! Hej, ty! Cholera, co się dzieje? Cholera, co się dzieje? Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach, a ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Pokaż mi swoje towary. Jak leci? Czym więcej obcych na wyspie, tym gorzej. Nie, żebym im nie współczuł utraty domu, ale Archolos nie pomieści wszystkich mieszkańców archipelagu. Cholera, co się... Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tutaj węszysz? Spadaj. Widzisz, to nie było takie trudne. Hej! Wynoś się z mojego pałacu! Przysyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była... powódź. Musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Dobra, wrócę niedługo. No, no. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Cholera! Co się dzieje? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę.
Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie, nie. Trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Narazko, draj jeden, jakich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą owcę. Dał mi ją Sir Ramsay wiele wiosen temu. Teraz bidulkę Rasko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale Rasko dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz? Rasko nie chce się żartować i ze mnie śmiać. Bo będę od niego sprytniejszy. Skąd wiesz, że to Rasko ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. Rasko to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina, że Rasko nie lubił pracować. Ramsay dał mi stodołę i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Rasko ciągle mi dokucza. Gdzie znajdę Rasko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sowicie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Rasko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest i ma oczy dookoła głowy. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Widzisz? To nie było takie trudne. Cholera. Pokaż mi swoje towary. Czego tu szukasz? Odejdź. No proszę. Jednak można. Widzisz, to nie było takie trudne.
Ej, ty. Hej. Hej. Przysyła mnie Otto. Wysłał mnie, żebym podłożył ci do łóżka paczkę z owczym łajnem. Widzę, że na nietęgie żarty mu się zebrało. Mówił, że porwałeś mu jego owcę o imieniu Betsy. Nigdy nie dotknąłem jego cholernej owcy. Pewnie po prostu gdzieś się zgubił. Ale jasne, najprościej swalić winę na mnie. Słuchaj no, mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, ile obiecał ci Otto, ale zapłacę ci 2 razy tyle, co on. Jeśli podrzucisz to łajno do dworskiej kuchni. Po co miałbym to robić? Gdyby nie łaska Ramzeja, to Otto dalej byłby żebrakiem. Ale Ramzej jest daleko stąd, a zarządcą wioski jest Albin. Otto od dawna ma z nim na pieńku. Widząc taką niespodziankę, starszy łatwo chwyci przynętę i ten bęcał dostanie to, na co zasługuje. Co dostanę w zamian? Najpierw zrób to, co ci powiedziałem, a później pogadamy o nagrodzie. A co, jeśli odmówię? Nie radziłbym. Widzisz, jesteś tu nowy, a nowi z reguły szybko pakują się w kłopoty, szczególnie bez przyjaciół u boku. Rozumiesz, co mam na myśli? W porządku, zrobię to. Dobry wybór, mały. Zakradnij się nocą do dworu Ramzeja, kiedy wszyscy będą smacznie chrapać. Zostaw zawiniątko w kuchni, najlepiej między zapasami. Nad ranem smród ogarnie cały dwór, a Albin będzie wściekły. Po wszystkim wróć do mnie, a dostaniesz nagrodę. Ej, ty! Co ty tu robisz? Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie.
Masz. Dla ciebie. Hej, czego ty tam szukasz? Hej. Hej. Nie widziałeś może ostatnio gdzieś owce? Całe stado i to dość często. Oto wyprowadza tędy swoje owce na dłuższe wypasy w kierunku rzeki. Bardziej miałem na myśli pojedynczą, zagubioną sztukę. Nie, nie przypominam sobie żadnej. Ale może myśliwy Markus coś widział. Większość czasu spędza w swoim obozie na południowy zachód stąd. Dzięki za pomoc. Ej, ty. Nie widziałeś gdzieś szwędającej się samopas owcy? Ta, widziałem. Ale to było szmat czasu temu, a zwierzę już dawno zdechło. Jak to się stało? Patrolowałem obszar w pobliżu rzeki, gdy nagle usłyszałem rzężenie zwierzęcia, dobiegające z pobliskiego zapadliska. Pobiegłem sprawdzić, co się stało. I zobaczyłem wilka dobierającego się do owcy. Musiała wcześniej spaść ze skarpy, bo miała połamane kopyta, ale wciąż wierzgała, przedłużając swoją agonię. Wilka szybko ubiłem. Owca była jednak w opłakanym stanie. Nie pozostało mi nic innego, jak oszczędzić jej bólu. Jak wyglądała ta owca? Jak to owca, z tym, że jedno ucho miała naderwane. Możliwe, że wilk po prostu je odgryzł. Pohandlujmy. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie.
cholera! Chyba wiem, co się stało z twoją owcą. Wygląda na to, że się myliłeś. Rasko nie porwał twojej Betsy. Nie? Jak to nie? Markus powiedział mi, że w czasie burzy znalazł owcę z naderwanym uchem, która odłączyła się od stada i została napadnięta przez wilka. Myśliwy co prawda zdołał zabić bestię, ale owcy nie udało mu się uratować. Powinienem był po nią wrócić i szukać. Szukać, aż bym znalazł. Ale tego nie zrobiłem. Miałeś resztę stada pod opieką. Zrobiłeś, co musiałeś zrobić. Może i masz rację. Ale i tak sobie tego nie wybaczę. Nie jestem bogaty. Ale proszę, weź ten pas. Dostałem go od krawca z miasta. Hej! Zrobiłem, co chciałeś. Teraz tylko czekać, aż oto wyląduje na dywaniku u Albina. A teraz w sprawie nagrody. Jeśli chcesz złota, to uprzedzam, że nie jestem bogaty, ale mam tu taki jeden pierścień. Nie pamiętam już, gdzie go zdobyłem, ale możesz go sprzedać za parę dobrych monet. Mogę też ci zdradzić, jak się dostać do miasta. Dostanie się do miasta to jakiś kłopot? Próbowałeś kiedykolwiek tam wejść? Strażnicy zatrzymają cię na miejscu, a próba szarpaniny skończy się gorzej niż parę siniaków w obójce w karczmie. Powiedz mi, jak się dostać do miasta. Przy jednej z bram powinien stacjonować strażnik Edgar. Straszny z niego sukinsyn. Krzywo spojrzysz, a już będzie szykował się do bitki. Natomiast jego kolega ma serce ze złota. Już jednemu pomógł i wpuścił do miasta. Przygotuj i zaproponuj mu dokładnie 75 złotych monet. To nasze hasło. Po każdej innej sumce da sobie z tobą spokój. Jeśli się pomylisz, to zostanie ci droga kanałami, a mówię ci, tego bardzo byś nie chciał. Słyszałem, że nie do końca zrobiłeś to, co cię prosiłem. Ja to wyjaśnię. A co tu wyjaśniać? Wygląda na to, że miałeś nosa co do Oto, decydując się, by mu nie pomagać. Cwaniak niedługo dostanie to, na co zasługuje. Podobno zakradł się w nocy do dworskiej kuchni i nieźle narozrabiał. Najlepsze w tym było to, że ciągle krzyczał, że to niby twoja wina. Nie wiem, jak było naprawdę i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Typ zawsze wydawał mi się lekko kopnięty. Ważne, że pomogłeś jednemu z naszych, a to się liczy. Słyszałem, że Rasko był z ciebie zadowolony. Cokolwiek mu zrobiłeś, chyba wyraźnie cię polubił. Pokaż mi swoje towary.
Ej, ty. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj. Hej. Czym? 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 Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tu szukasz? Odejdź. Widzisz, to nie było takie trudne. Tyle wystarczy? Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Były pewne problemy. Smacznego. Przeze mnie teraz reszta będzie jadła same resztki. Lepsze to niż nic. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja.
Rozumiem. Co jest? Co jest? Tutaj węszysz? Spadaj! Widzisz, to nie było takie trudne. Hej. Co słychać? Jeśli chcesz znać moje zdanie, Ramsay nie nadaje się do rządzenia czymkolwiek. Za Lady Aldony było lepiej. Co się dzieje?
tam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Widzisz, to nie było takie trudne. Co słychać? Dasz mi w spokoju pracować, czy mam pójść po wartownika? Hej, ty! Hej, ty! Niczego tu nie znajdę.
Ej, ty. Hej. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Czego potrzebujesz, chłopcze? Pokaż mi, co masz na stanie. Czas na mnie. Czym? 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 Ej, ty. Nie ma takiej rzeczy, kto... Pok... Czas na mnie. Widzę, że wracasz cały i zdrowy, a więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość z tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia... No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy Alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc? Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz, czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej.